Cześć wszystkim, tu Daniel Kessler, ESP Guitars Polska, dystrybucja Sound Service. Dzisiaj po raz pierwszy przetestuję dla Was i zademonstruję Wam gitarę marki E2. E2, czyli dawniej ESP Standard. Konkretnie będę testował model Horizon FRQM. Zapraszam! Na początek krótka specyfikacja prezentowanego modelu. Body wykonany jest z mahoniu, top z klonu wzorzystego. Jest tutaj mostek oryginalny Floyd Rose, przetworniki EMG 66 oraz 57. Szyjka wykonana jest z trzyczęściowego klonu, wykończona w macie, konstrukcja neck through body. Pokażę Wam łączenie korpusu z gryfem. Jest bardzo ładnie poprowadzona ta linia, w której łączy się mat z połyskiem. Podstrunica to heban. Mamy binding na całym korpusie oraz na gryfie i główce. Profil gryfu to cienkie U. Gitara posiada 24 progi XJ. Menzura to oczywiście 25,5 cala. W przypadku gitar E2 mamy bardzo fajnie rozwiązaną kwestię wymiany baterii. Mianowicie we wszystkich modelach zamontowana jest obrotowa puszka w celu łatwego wyjmowania i wkładania baterii. Gitara posiada blokowane klucze marki Gotoh i jak wszystkie modele gitar E2 wykonana jest w fabryce w Japonii. Wspomniałem na samym początku tego wideo, marka E2 to nic innego jak dawne ESP Standard Series. Jest to dokładnie to samo, produkcja seryjna japońska. Nazwa ESP została zmieniona dla seryjnie produkowanych gitar japońskich, ponieważ Japończycy, założyciele marki, chcieli, aby nazwa ESP została zarezerwowana tylko dla gitar Custom Shop oraz Handcrafted in California, czyli z drugiego oddziału gitar ręcznie składanych w Stanach Zjednoczonych.